I witam z powrotem w moim kolejnym odcinku Zagrajmy w LEGO Pirates z Karaibów. W tamtym odcinku zaczęliśmy poziom, to jest oczywiste. A i teraz będziemy dokończyć. Tylko jeszcze jedno. A wiem gdzie już co. A tak, to jest tak, tutaj. Znowu będę układał, żeby potem to zniszczyć. No bo czemu nie? Tylko szkoda, że... Czy choć... Sądzę, że może mi się udać nawet uzbierać tego prawdziwego pirata, ale... Wątpię, szczerze mówiąc, wątpię. No nie, bo ja to już przekręcałem. A bo ja coś tu przynieść mam. Tylko ciekawe co. Te błyskotki? A to może ten mały będzie mógł to strącić? Nie, z tym się nic nie robi. A z tym tak. Aha. Dobra. Ja coś czuję, że z tą czaszką coś trzeba zrobić. Nie, no nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, serio. No kurczę, zostały tylko dwie te. A ja nie wiem, co robić. Albo to wystarczy zwykłą pochodnię, co się nie trzeba było rozprawiać z niczym. To dopiero potem będę musiał. No to trzeba było tak od razu. Ja myślałem, że muszę zrobić coś z tymi rzeczami, żeby to uruchomić działo. Zmieniłem się. No, tak jak sądziłem. No i co w związku z tym? Bo jakoś nie kumam. Co ja zrobiłem? A, bo to trzeba tak, okej. Okay. Sorry, nie wiem o co chodzi. To trzeba było wciągnąć na górny pokład, no to trzeba było tak od razu, no, ludzie nie można było. Tak, niebieski klocek, ja chcę. A tu nic nie ma? Nie, nie ma. Okej. Okay. No, skupienie, dobra. Jak tu się można skupić, jak mi brakuje do prawdziwego pirata zaledwie trochę dużo, no. Nawet nie jestem pewien, czy nie mam. No. Dobra, już jeszcze rozwalimy. Spadaj. To ja bym to rozwalił. A zastanawiam, gdzie na tym poziomie jest fioletowy kloczuszek. To w każdym poziomie jest. Dobra. Czas na kolejne działo. Co? Oż ty! Chcę zobaczyć jedną rzecz. O tego gościa z papugą. On musi mieć jakąś możliwość, jakieś, nie wiem... zdolność jakąś, się tak wyrażę. No, najwidoczniej nie ma. To przynajmniej się przyda do czegoś i rozpali mi tą armatę. Spadnie. Okej. Okay. Wyżej, nie niżej. Był tam? No, on się chyba znowu upił.
A, to może teraz będziemy Jackiem sterować, to by było fajnie. Bo byśmy mogli zdobyć prawdziwego pirata. A nie, on się wystrzelił. A to sama zdetonował się, wziął. I wpadł w ryby. Nie, tylko nie nasz statek, nasz piękny, cudowny, ukochany. A dobra, mogę jeszcze chyba zdobyć w tym poziomie. Tylko nie się busola kręci. Czyli, że się da. Jak fajnie. Tak, to moje, to moje. Tylko zastanawiam się... A nie, dobra. Ja się już lepiej zastanawiam, nie będę. Czy starczy tutaj tego, by na prawdziwego... O! A starczyć powinno. Ja raz się postarać w jakimś poziomie muszę i w końcu zdobyć. Oj, laguje, laguje. O, jak fajnie, jak fajnie. Chwileczkę. Józek, kościół, bo zginiesz. Aha, wracamy na górę. Szkoda. Będzie prawdziwy pirat. Spoko, luz. Już nawet powinien być. No to mnie właśnie niepokoi, że nie ma. Ale jak to zbuduję, to już powinno być na stówę. Jestem tylko na 100% pewien. Tak, true pirat, nareszcie. A to co to jest? A że ja coś jeszcze zbudować mam? Wiecie, bo ja mam właśnie taki pomysł, żeby się w Jacka Smith coś znaleźć. Ale się nie da najwidoczniej. Nie skakuj mi stąd. Ona na piochy! Ja mam do... prośby do osób, które mnie oglądają, żeby mi napisali, jak takie błyszczące przedmioty, które... O, tu jest świetlowa moneta. Jak takie przedmioty błyszczące, typu... Znaczy nie błyszczące, tylko takie, które da się po prostu... Jak ja mam to zrobić? Takie przedmioty jak te diamenty, bo to się pewnie da rozwalić z czymś, jakąś umiejętnością specjalną i tak dalej. To jakbyście mi, jakbyście mi w komentarzach napisali, to by było fajnie. Bo ja po prostu nie wiem. To trzeba z tym coś zrobić chyba. Nie, no nie wiem. A ja wiem! Nie, już wiem. Tak, już wiem. Tam pod wodą przycisk był. No. Teraz przyciśniemy to. Okej. To trzeba beczkę wziąć jeszcze jedną. Okej, jedziemy. Na płetwoniurka. No, zrobiliśmy monetę.
Coś nas wyssało. A, to małpa. O, ty chciałeś. Tato na złoto. O nie! Will prawie może umrzeć. Will może umrzeć. Elizabeth, zrób coś. A co, to już koniec poziomu jest? Bo jak tak, to wyjątkowo krótki był. Szczerze mówiąc? A nie, to jeszcze nie koniec. Właśnie wcale coś tak myślałem, żeby ten marsz zwalić, bo myślałem, że będziemy się przenosić. No właśnie. No, jeszcze małpę trzeba zabić. I witam na stateczku. No chodź tutaj. Szpaniaku. Ja chcę się w gipsa zmienić. No, balecik. Tutaj się zbuduje przy okazji coś. A tu beczkę, a właśnie, znowu będziemy jeździć na beczce. Tak, teraz gips będzie spalał te kalorie swoje. I jedziemy z tym śledziem. Tak, łódź ratownicza, albo coś innego. A, to jest coś, co mamy zanieść w miejsce zrzutu. A to najpierw może małpą, z małpą się rozprawimy. Jack, chodź tu i przylukaj, co trzeba zrobić. Aha, już wiem co. Chyba nic. Dobra. Chyba powoli trzeba będzie kończyć ten odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w LEGO Pirates z Karaibów. Cześć!